I'ma kill my. Don't panic, I'm the. I'ma kill my. You can hear my. I'ma. Siemanko wszystkim, Maciej Pietrzak z tej strony kanału Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat hormonów wzrostu, natomiast będzie to materiał taki dość ogólnikowy. Jeżeli będziecie chcieli, aby skupić się tutaj typowo na zawodnikach, typowo na osobach na TRT, czy typowo na osobach, które są osobami średnio zaawansowanymi i biorą jakikolwiek środek, powiedzmy nawet testosteron, i chcą tutaj stosować hormon wzrostu, na ten temat oczywiście się rozwinę, nie ma żadnego problemu, natomiast tutaj skupimy się ogólnikowo, aby zbyt mocno nie przedłużać, natomiast aby każdy wyciągnął coś ciekawego dla siebie. Kiedy warto rozpocząć przygodę z hormonem wzrostu? Odpowiedź w teorii może być naprawdę różna. Możemy tutaj różnie odpowiadać na tego typu zagadnienia. Natomiast jeśli mowa o praktyce, to hormon wzrostu możemy rozpocząć wtedy, kiedy po prostu nas na to stać. Taka jest prawda. Hormon wzrostu nie ma tutaj wpływu na nasz układ hormonalny. Hormon wzrostu jest typowo nie jest typowym środkiem takim, powiedzmy, dopingującym. Jest to coś, co ma po prostu pomóc nam w tym, aby lepiej się regenerować, aby nasza jakość skóry była lepsza, aby lepiej, można powiedzieć, progresować, jeśli mowa o podniesieniu poziomu IGF, bo hormon wzrostu właśnie za to odpowiada. Jeżeli jesteśmy zawodnikami, na tym nam najbardziej zależy. Jeżeli jesteśmy osobami na TRT, zależy nam na poprawie jakości życia, na poprawie funkcjonowania, na poprawie właśnie jakości regeneracji i tak dalej. Jeśli mowa o osobach średnio zaawansowanych, to osoby średnio zaawansowane bardzo często wolą stosować testosteron z dodatkiem oczywiście jakiegoś NPP, deki, turanabolu, mety, jakiegoś antka i tak dalej. Nie będziemy się rozwodzić tak naprawdę, co można stosować, jakie tutaj mamy połączenia, które się sprawdzą, natomiast wiadomo, o co chodzi. Natomiast według mnie zawsze lepszym rozwiązaniem będzie właśnie sam testosteron plus ewentualnie hormon wzrostu, jeżeli dodatkowe środki. Oczywiście, jeżeli jesteśmy osobami naprawdę na poziomie już takim zaawansowanym, to możemy tutaj pokusić się o to, aby testosteron plus kolejny środek plus hormon wzrostu również był w naszej suplementacji, w naszej rozpisce. Natomiast jeśli mowa o osobach, które, tak można powiedzieć, oglądają ten kanał, które wiem, że tutaj czerpią wiedzy i nie chcą robić sobie tutaj biedy czy krzywdy, no to oczywiście musi wziąć pod uwagę to, że hormon wzrostu będzie najlepszym rozwiązaniem i nie bez powodu kosztuje to tak dużo. Nie bez powodu jest bardzo ciężko również dostać czasami hormon wzrostu, który jest dobry, ponieważ mamy na rynku masę Chińczyków, mamy również dobre hormony, nie ma co ukrywać. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że będzie to najbardziej rozsądne rozwiązanie, nawet przez pryzmat zdrowotny. Bardzo wiele osób tutaj zadaje mi pytanie również, czy to prawda, że po hormonie wzrostu rośnie nos, bo ja mam duże usta, bo mam duże oczy, mam duże uszy, mam duże bicepsy, mam duże, wszystko mam duże. Natomiast już tak nie żartując, jeśli mowa o hormonie wzrostu, na pewno nie powiększa to naszych narządów, czy nie powiększa to naszych, nie wiem, dłoni, nosa itd., itd. Jeśli mowa o hormonie wzrostu, no to on oczywiście ma wpływ na poziom IGF-u, to co już wspomniałem wcześniej, i IGF może oczywiście powodować tego typu skutki uboczne, natomiast musiałby być to naprawdę bardzo, bardzo wysoki wynik. Jeśli mowa o takich różnicach i tak, aby wyjaśnić Wam tak w najprostszym języku, bardzo często mylicie hormon wzrostu z Increlexem. Increlex, czyli oczywiście środek, który jest, możecie sobie wpisać nawet w internecie, natomiast jest to lek, który jest stosowany na przykład przy chorobie karłowatości i tak dalej, u tego typu osób, które są oczywiście chore, które mają problem właśnie ze wzrostem i tym podobne. No i tego typu środek to jest czysty IGF. Czysty IGF, czyli hormon wzrostu, który generalnie jest wbijany, przechodzi w IGF, a IGF jest po prostu IGF-em. Ile tego podamy, tyle tego będzie. Hormon wzrostu natomiast sam z siebie nie działa aż tak dobrze. No i oczywiście, gdyby działało to w taki sposób, to prawdopodobnie mielibyśmy, można powiedzieć, większych zawodników. Byłoby delikatnie łatwiej. Natomiast tak nie jest, a Increlex jest generalnie niedostępny, jest niemożliwy do załatwienia. No może parę osób ma to jakkolwiek załatwić, natomiast z tego, co ja wiem, jest kompletnie niemożliwy do ogarnięcia. Zawodnicy w Stanach często się chwalą tym, że to stosują, zawodnicy w Kanadzie, zawodnicy w Polsce również niektórzy mają, natomiast jeżeli mowa o jakimkolwiek takim rynku, jest to niemożliwe, natomiast głębiej się rozwodzić na ten temat nie będę. Natomiast o co mi chodzi? Jeżeli przyjmujemy dawkę hormonu wzrostu, powiedzmy w wysokości 3 jednostek, to oczywiście przechodząc na 6 jednostek, wydaje nam się, że tą dawkę mnożymy razy 2. W cyferkach tak, natomiast ten poziom
ten poziom, jeśli mowa o stosunku tego, jak hormon wzrostu przychodzi w IGF, oczywiście dwukrotnie się nie zwiększa. Tutaj można oczywiście za fajny przykład i tak już naprawdę abstrakcyjny podać to, że jeżeli stosujemy 10 jednostek hormonów wzrostu i przechodzimy na 20 jednostek hormonów wzrostu, to powiedzmy wchodzimy na dyszkę, mamy taki skok, a wchodzimy na 20 i mamy delikatny skok. Nie przechodzi to aż tak mocno, więc tutaj nie musimy się bać jakiekolwiek nawet markery nowotworowe, natomiast warto zawsze to sprawdzać raz w roku mimo wszystko, czy ten hormon stosujemy, czy tego hormonu nie stosujemy. Warto się badać, warto to sprawdzać i oczywiście jestem za tym, aby nawet zapobiegawczo przed zaczęciem stosowania cyklu tego typu, gdzie ten hormon wzrostu występuje, oczywiście warto się sprawdzić, ale nawet dla samych siebie. Natomiast tutaj jeszcze przychodzą do dawkowania, bo oczywiście to dawkowanie już poruszam. Dawkowanie według mnie, jeśli mowa o hormonie wzrostu, w teorii będzie delikatnie niższe, w praktyce, jeśli mogę powiedzieć, to oczywiście według mnie minimum 4 jednostki. 4 jednostki, jeśli mowa o kształtowaniu sylwetki. Ja przez swój, można powiedzieć, taki krótki okres kariery kulturystycznej, oczywiście nazywam to w żarcie, przygody z kulturystyką, zawsze stosowałem maksymalnie 5 jednostek. Oczywiście ja delikatnie źle zacząłem, natomiast ja byłem tak prowadzony i tutaj nie miałem na to wpływu, bo oczywiście ja zawsze do trenera ufam, a to nie jest trener, z którym obecnie współpracuję, tylko trener poprzedni. Tutaj ja jako gość w wieku 21 lat stosowałem już hormon wzrostu. Tutaj mówię szczerze, nie będę wiewał bawełny i to były moje przygotowania do debiutu, gdzie już pojawił się hormon. Hormon w wysokości 5 jednostek. Natomiast dlaczego o tym mówię, bo to nie jest bardzo aż tak istotne. Mówię o tym, ponieważ od 2018 roku, później po debiutach do 2019 miałem kompletnie przerwę i od 2019 roku do roku 2022 stosowałem zawsze maksymalnie 5 jednostek. Czy to był okres masowy, czy to były przygotowania do zawodów? Nie występowały tutaj dawki kompletnie wyższe. Bardzo wiele osób mi się to zdziwiło i bardzo wiele osób też mi nie wierzyło, że te dawki były tylko i wyłącznie w postaci 5 jednostek. 5 jednostek to nie jest dość duży koszt, nawet tak naprawdę na miesiąc. Ja myślę, że tutaj osoby, które bawią się w ten sport już na poziomie zaawansowanym, mogą sobie na to pozwolić. Natomiast mimo to, że moja sylwetka mocno się zmieniała, robiłem fajny postęp, robiłem naprawdę dobry progres. Robiłbym lepszy, gdyby nie inne elementy życia, które oczywiście robią się studia i tak dalej, jakieś tam tego typu tematy prywatne delikatnie mnie odwiodły od tego sportu. To oczywiście progres by był jeszcze lepszy, natomiast 5 jednostek naprawdę wystarczało do tego, abym w roku 2022 wyszedł na scenę z wagą 113 kg, więc był naprawdę, naprawdę ciekawie. Jeśli mowa o roku 2022, też jest warto tutaj o tym wspomnieć, ponieważ fajnie mówić na przykładzie własnego siebie. Zacząłem stosować po zawodach 8 jednostek hormonu wzrostu przez pewien okres czasu. Również był bardzo krótki okres czasu, gdzie stosowałem 10 jednostek, natomiast tego nie zaliczam, bo to był naprawdę bardzo krótki okres czasu. Natomiast 8 jednostek stosowałem przez powiedzmy pierwsze 8 tygodni, 10 tygodni okresu masowego. Mój okres masowy w 2022 roku trwał około 20 tygodni, bądź 20 tygodni. Nawet powiedzieć, że 24, natomiast była delikatna przerwa. 24 tygodnie i tutaj tylko i wyłącznie połowa tego okresu masowego była oparta na wyższej dawce rzędu 8 jednostek. Jeżeli mowa o 5 jednostkach, wróciłem do tej dawki później i kiedy przyszły już te przygotowania, to oczywiście dawkowanie się zwiększyło i znów była ta różnica na zasadzie 3 jednostek i to było moje maksimum. Aktualnie podczas okresu masowego w roku 2023, który rozpocząłem, stosowałem 10 jednostek GH. Jest to tylko i wyłącznie tym spowodowane, że moja waga na scenie w roku ubiegłym wynosiła już 118 kg, co było bardzo mocnym przeskokiem z roku 2022 na rok 23, tym bardziej był tylko jeden okres masowy, więc te 5 kg udało się zbudować. Natomiast hormon wzrostu później oczywiście już wiem, że musi być stosowany w wyższej dawce. Widzę tą różnicę, widzę różnicę w nabiciu, widzę różnicę w regeneracji. Natomiast 10 jednostek to już według mnie jest takie nie tyle co maksimum, co naprawdę jest wystarczającą dawką dla osób, które naprawdę są już osobami ciężkimi, z dużą masą mięśniową. Więc tutaj skupię się na tym, jakie jest dawkowanie minimalne, jakie jest dawkowanie maksymalne. Według mnie dawkowanie minimalne to 4 jednostki, jeśli mowa o kształtowaniu sylwetki. Natomiast takie 6-8 jednostek to jest totalne maksimum, a jeżeli jesteście zawodnikami, to możecie bawić się właśnie w te 8-10. Natomiast zawodnikami naprawdę ciężkimi, a uważam, że każdy powinien tak czy siak po prostu dobierać to pod siebie, ale mi te 5 jednostek przez bardzo długi okres czasu wystarczało. Teraz tak, jak długo powinien trwać cykl, jeśli mowa o hormonie wzrostu? Nie ma czegoś takiego jak cykl z hormonu wzrostu. Według mnie, i zawsze tak to nazywam, hormon wzrostu zaczynamy brać wtedy, kiedy po prostu chcemy ten hormon już brać. To jest tak samo jak z testosteronem. Bardzo wiele osób oczywiście myśli, że tutaj przez 3 miesiące wezmę GH i coś się zmieni, pół roku będę brał GH i coś się zmieni. Nie traktowałbym tak tego. Tutaj oczywiście to jest coś na zasadzie, nie wiem, macie auto, które jest polonezem i tego poloneza chcecie wymienić na
Audi, Mercedesa czy BMW. Jeżeli to pożyczycie przez pewien okres czasu i będziecie jeździć i nie wiem, bajerować tutaj innych ludzi i tak naprawdę będziecie siać zawiść u sąsiada, to prędzej czy później tak czy siak zobaczysz, że jesteście na polonezie. Tak samo jest z hormonem wzrostu. Ja zawsze to tak tłumaczę, natomiast jest to może śmieszne. Nie, natomiast musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli będziemy brać hormon wzrostu tylko i wyłącznie przez pół roku, możemy się cieszyć, możemy tutaj wszystkim się chwalić, że bierzemy hormon wzrostu, że jesteśmy teraz nabomboleni, że mamy tutaj naprawdę super nabicie, super tutaj kształty i tak dalej, bo to oczywiście wpływa na to wszystko. Natomiast z tego zejdziecie, wrócicie znów do tego poloneza, czyli znów do tej sylwetki przed hormonem wzrostu. Hormon wzrostu jest czymś naprawdę bardzo dziwnym dla wielu osób na samym początku, ponieważ bardzo mocno puchniemy wodą, często pojawia się tylko puchlizna, oczywiście nabicie na treningu, tak jak mówię, jest o wiele, wiele, wiele większe, więc według mnie, jeżeli ktokolwiek rozpoczyna przygodę z hormonem wzrostu, ten hormon wzrostu bierzemy już od początku, po prostu do końca. Jeżeli robimy sobie jakieś TRT, robimy sobie odpoczynek, robimy sobie mostek, prawdopodobnie z tego GH możemy zejść. Natomiast jeżeli chcemy się rozwijać, no to podczas okresu masowego poziom IGF-u, oczywiście będzie wpływał tylko i wyłącznie pozytywnie, więc później schodząc z tego IGF-u, ten postęp nie będzie już aż tak mocny. Gdzie oczywiście, jeżeli jesteście zaawansowani, wszystko jest dopięte. Dieta, trening, test, inny anabolik plus GH i teraz oczywiście z tego zejdziecie, zostanie test plus anabolik, to efekty już nie będą aż tak oszłamiające, jakie były. Więc według mnie nie warto z tego rezygnować, a jeśli mowa o okresie redukcyjnym, GH bardzo fajnie wpływa na to, że po prostu, po pierwsze, lepiej docinamy, nie ma co tutaj ukrywać, natomiast również bardzo mocno utrzymuje nasze gabaryty w ryzach. Ja to zauważyłem, że stosując wyższą dawkę podczas przygotowań, ze mnie rozmiar aż tak nie uciekał. Oczywiście nadal najważniejsze, to co zawsze mówię, to jest dieta, trening i tak dalej. Były to bardzo spokojne cięcia. Natomiast gdy GH było wysoko, nawet w samej końcówce, gdyż była naprawdę bida kaloryczna, bardzo dużo kardio i tak dalej, ta sylwetka nie uciekała. Ten smalec nadal schodził, natomiast ten rozmiar nie uciekał. I to wiem, że na pewno ten hormon wzrostu jest mocnym game changerem i trzeba o tym mówić. Co jeśli mowa o OGH rozrobionym i OGH w prochu. Czy jest też różnica, bo też takie pytania oczywiście również się pojawiają. Jeśli mowa o hormonach rozrobionych, już gotowych, są hormony, które działają, są hormony, które nie działają. Jak ze wszystkim. Jeśli mowa o proszkach, tak samo. Jest coś, co działa, jest coś, co nie działa. Natomiast są sprawdzane firmy, które mają GH dobre, jest to GH oczywiście już rozrobione i to jest naprawdę ok. Natomiast ja takie firmy znam chyba dwie z tego, co kojarzę, tak teraz bynajmniej. Natomiast jeśli mowa o prochu, to również są firmy sprawdzone i firmy niesprawdzone. Oczywiście, tak jak wszystko, zawsze jest podrabiane albo jest dobre. Natomiast i jedno, i drugie jak najbardziej się sprawdzi. Co mogę więcej powiedzieć o GH i o swoich takich przemyśleniach? Ja osobiście, jeżeli jestem zawodnikiem, to bez hormonu tak naprawdę nie buduję, bez hormonu nie redukuję. U mnie hormon wzrostu pojawia się po prostu w postaci codziennej, natomiast raczej aktualnie tylko i wyłącznie w dni treningowe. Jeśli mowa o osobach, które są na TRT i chcą stosować hormon wzrostu, tutaj może również powiemy o dawkach. Według mnie dawki rzędu 3 jednostek będą dawkami optymalnymi, 2-3 jednostki. Jeśli mowa o kobietach, ponieważ kobiety również mogą stosować hormon wzrostu, nie będzie wpływał negatywnie na głos, hormony i tak dalej. Oczywiście wszystko ma wpływ, raczej podłożem są hormony i tak dalej i wiele kobiet myśli też, że mogą stosować joksy i inne tego typu środki, oczywiście nie, to jest błąd i tego typu rzeczy nie robimy, natomiast jeżeli kobieta chce stosować hormon wzrostu, jedna jednostka jak najbardziej, skóra, włosy, paznokcie, na pewno poprawi to mocno jakość, oczywiście o ile, reszta również jest dopięta, jak zawsze mówię, oraz podstawowa suplementacja, bo u kobiet również bardzo istotna jest mocno ta podstawowa, codzienna suplementacja. No jeśli mowa o osobach na TRT, to tutaj sprawa wygląda delikatnie inaczej. Możemy sobie spróbować hormonu wzrostu, możemy hormon wzrostu odstawić, natomiast u osób na TRT nie zależy nam aż tak bardzo, u niektórych osób bynajmniej, które nie skupiają się na kształtowaniu sylwetki, tylko po prostu na lepszym samopoczuciu, nie jest aż tak bardzo istotne, jak będziemy wyglądać. Więc jeżeli osoba X, która jest na TRT, zdecyduje się na hormon wzrostu, bardzo fajnie, może sobie sprawdzić, czy czuje się lepiej, czy regeneruje się lepiej, jak wygląda generalnie ta codzienność podczas stosowania hormonu wzrostu. Natomiast jeżeli to ci nie będzie sprawdzać, nie będziesz czuł dość mocnej różnicy i sam testosteron zrobi już na tyle dobrą robotę w górnej granicy normy, że będziesz czuł się świetnie, to w zupełności oczywiście wystarczy i można to odstawić. Żadnych odbloków nie robimy, nie schodzimy jakoś, można powiedzieć, mostkowo, piramidkowo i tak dalej. Odstawiamy z dnia na dzień i tyle. Natomiast też dość istotne to jest to, aby powiedzieć o skutkach ubocznych, które tutaj hormon wzrostu powoduje, to oczywiście przede wszystkim wiele osób będzie na pewno odczuwało cieś nadgarstka. Co to jest? To oczywiście jest drętwienie rąk. Przede wszystkim, im później w ciągu dnia, tym bardziej jest to odczuwane. Przeważnie wieczorami,
przeważnie w nocy. Wyższe dawki u niektórych osób to powodują, u niektórych osób nawet te 3 jednostki, 4 jednostki już mogą powodować tego typu dolegliwości. Podczas okresu masowego będzie to problem nie do zniesienia ze względu na ilość glikogenu, wody i właśnie jeszcze hormon wzrostu zrobi również tutaj tą opuchliznę, która jeszcze bardziej nosi tego typu problem. Jeśli mowa o okresie redukcyjnym, ja raczej nie odczuwałem tego typu dolegliwości, moi znajomi również przy stosowaniu wysokich nawet dawek nie odczuwali, że drętwieją te ręce, przeszkadza to w czymkolwiek, natomiast tu mówimy o okresie redukcyjnym. No jeżeli mogę powiedzieć o samo sobie, no to ja kompletnie nigdy nie czułem drętwienia rąk. No i ja tak naprawdę, no nie wiem, stosując czy 10 jednostek, czy 5, czy 8, tak naprawdę nigdy nie było żadnej różnicy. No zawsze czułem się tutaj świetnie. Raczej większym problemem było to, gdy było bardzo dużo jedzenia. Było GH, była INSA, był to zaawansowany okres masowy, waga tak naprawdę już wysoka, no to z rana ciężko było nawet odkręcić butelkę, bo te ręce były aż tak zdrętwiałe, ale to wszystko ze względu na mocne nabicie. Ale u mnie hormonów wzrostu akurat nie odczuwałem. Więc też się nie sugerujcie tym, że jest to konieczne, aby czuć to drętwienie, bo to nie jest konieczne. Słuchajcie, tego typu materiał, luźny materiał, mam nadzieję, że to troszkę wam to wyjaśniłem. Podczas kolejnego materiału chciałem się skupić na osobach, które stosują TRT, delikatnie o tym porozmawiać i myślę, że w tych tematach też będziemy się kręcić, bo raczej jest to dość ciekawe. Zapraszam was do opisu, zapraszam was do komentowania, bardzo nam to pomaga, oczywiście te zasięgi są bardzo różne, natomiast mam nadzieję, że treści materiałów się obronią i tych widzów delikatnie przybędzie. Bardzo wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnym materiale i siemanko.